Andrzej, co powiesz? Właściwie chyba jesteś zadowolony po meczu, czy nie tak? No bardzo, bardzo. Przede wszystkim oczekiwania nasze były zupełnie inne. Szukaliśmy jakiejś równowagi w tym meczu. Tymczasem, że była równowaga, to jeszcze mogliśmy wygrać ten mecz w zasadzie. I to był szok dla wszystkich, dla mnie również. No szkoda, że ta do końca, ta taktyka z pierwszej połowy nie została do końca zrealizowana, bo gdybyśmy się nie boksowali do końca z Młynem Mołdawskim, który był cięższy, silniejszy, no i większy generalnie, to być może ta sytuacja byłaby inna, a na pewno bonusa mogliśmy tu wygrać defensywnego. No, to się zgodzę. Nawet tutaj podały hasło, tak. czemu nie kopiemy, tam, czemu nie kopiemy i tak dalej, ale ja to zostawiam trenerom, to uważam, to jest decyzja. Zresztą wielu trenerów powiedziało, że w rugby się zawsze gra o pełną pulę, także no, można też z takiego punktu widzenia Marka Płonka tutaj decyzję, bo rozumiem, że to był jego broń. Ale powiedz, czy według ciebie nie powinien zabrakło już sił po prostu? Musiało zabraknąć. Mołdawski zespół był fizycznie, był chyba motorycznie przygotowany również nieźle. Tutaj gra przestrzenna, którą byśmy realizowali do końca, pewnie by dała lepsze rezultaty. Poza tym lepiej się gra, jak się ma piłkę w ręku i w ataku zwłaszcza świetnie sobie radzili środkowi ataku, świetnie skrzydłowi. Również Jurkowski zdał egzamin w tym meczu. Także tutaj mieliśmy swoje atuty w ręku, których niestety w drugiej połowie nie wykorzystaliśmy. I szkoda, Mołdawianie nie byli przygotowani na szeroką grę. Oni chcieli zamykać grę, a my im na to pozwaliśmy. Mało tego, swoimi akcjami ofensywnymi jeszcze żeśmy dali im szansę na to, żeby przetrwali. Zaangażowanie? Absolutne, absolutne. W ogóle jestem pełen podziwu dla chłopaków. Myślę, że rodzi się dobry zespół, ciekawy, który ma szansę. W tym roku już nie oczywiście, bo już nie mamy szans gdzieś wyżej zajść. Ale to jest drużyna na przyszłość, naprawdę świetna. I tutaj Markowi trzeba pogratulować, że jednak tutaj do przodu idziemy. Będąc i rozmawiając w Siedlcach z trenerem Andrzejem Kopytem, muszę się spytać o organizację. No jak zwykle perfekcyjna, albo jeszcze więcej niż perfekcyjna. Pełne trybuny, zabrakło biletów w kasie. Pierwszy raz na imprezie rugby, w zasadzie takie mamy zjawisko, co jest niespotykane. Trybuny nieduże, bo 33 tysiące tylko, ale świetna atmosfera. Robert Małlepszy doskonale to prowadził. Mniej tego patosu jak zwykle bywało. Natomiast tutaj dzisiaj świetnie pobudził publiczność i myślę, że no wszyscy Siedlcanie, prezydent miasta zachwyceni tym widowiskiem, jakie przyniosło rugby dzisiaj. Można powiedzieć, że kadra się dorównała do tego poziomu organizacyjnego. Za to naprawdę chłopakom i trenerom dziękuję. Rzeczywiście, do tej pory mówiliśmy, że świetna organizacja zawodów w Gdyni, świetna organizacja w Łodzi, a tymczasem, ale gorsza trochę gra. Tym razem naprawdę wszystko na najwyższym poziomie, jeśli chodzi o rugby, środowisko nasze i idziemy do przodu. Zgadzamy się. Dzięki panie Andrzeju.